komunistycznego. Czym się to państwo komunistyczne charakteryzuje? Tym, że jest totalitarne. Co to znaczy, że jest totalitarne? Między innymi to, że państwo to nie toleruje żadnej władzy poza własną. Państwo totalitarne nie toleruje żadnej władzy poza własną. I dopiero na tym tle lepiej rozumiemy, dlaczego polityczna poprawność, ten marksizm kulturowy i instytucje Unii Europejskiej na przykład walczą z rodziną. No, nie mówią, że walczą z rodziną w ekspresie, bo to by wywołało może u najmniej spostrzegawczego człowieka odruch sprzeciwu, tylko one mówią, że chcą zmeliorować stosunki w rodzinie. W jaki sposób walczą z rodziną? No w taki sposób, że wprowadzają w życie rodzinne urzędnika państwowego jako arbitra. Czy to w stosunki między małżonkami, bo to przemoc, pod pretekstem zwalczania przemocy w rodzinie, bo tam zupa była zasłona, bo to, bo tamto. No więc kto tę przemoc z rodziny skutecznie wyeliminuje? No urzędnik państwowy, który będzie występował jako arbiter w stosunkach między małżonkami. Ostatnie słowo będzie należało do niego. Podobnie w stosunkach między rodzicami a dziećmi, pod pretekstem, że rodzice bywają toksyczni. Zdarza się tak, że bywają toksyczni, ale tak to od tysięcy lat tak było i jakoś ludzkość przetrwała, a ba, nawet się rozwijała. Prawda? Tymczasem okazuje się, że teraz już nie można, bo trzeba tych rodziców toksycznych, a ponieważ wszyscy mogą być toksyczni. Tak jak zgodnie z ustawą o psychuszkach każdy może być uznany za osobę stwarzającą zagrożenie i zamknięty w gostyninie. Bezterminowo, no to tutaj też każdy może być toksyczny. Nikt przez z góry tego nie wie, że nie może być, prawda? I w związku z tym trzeba zoperować wszystkich. I widzimy na naszych oczach, że walka z rodziną odbywa się w taki podstępny sposób, pod pretekstem ulepszenia stosunków wewnątrz rodziny, która prowadzi do zlikwidowania władzy rodzicielskiej. Zlikwidowania władzy rodzicielskiej, a jeszcze wcześniej do zlikwidowania poprzez lansowanie partnerskiego stosunku rodziny partnerskiej prowadzi do zlikwidowania władzy głowy rodziny. Nie przesądzając, kto nią będzie. Bo to czasami, to wcale nie jest powiedziane, że to muszą być mężczyźni, że mogą być kobiety głową rodziny. Ktoś musi mieć ostatnie słowo w każdej społeczności. No nie może być tak, że wszyscy wiecują i właściwie nikt nie wie, jaką decyzję podjęto, prawda? Więc ktoś musi mieć ostatnie słowo, że robimy tak i tak, na przykład bierzemy kredyt, ryzykujemy całym majątkiem, prawda? Całym dorobkiem rodziny. No to ktoś musi taką decyzję podjąć i wziąć na siebie odpowiedzialność za tą decyzję, prawda? Tymczasem w tej chwili to władzę wewnątrz rodziny likwiduje się i właściwie już w tej chwili z władzy rodzicielskiej został tylko, właśnie nic nie zostało poza obowiązkiem alimentacyjnym. Nic nie zostało poza obowiązkiem alimentacyjnym. Rodzice właśnie nie mają uprawy, bardzo dobitnie potwierdziła to pani profesor Lipowicz, to jest rzecznikiem praw obywatelskich, do której odwołali się jakaś organizacja zajmująca się właśnie sprawami rodzinnymi, odwołała się w kwestii edukacji sześciolatków i edukacji seksualnej sześciolatków w szkołach i w przedszkolach. I pani Irena Lipowicz, bo oni zakwestionowali to, mówiąc, że konstytucja przecież zawiera gwarancję dla rodziców, że mogą wychowywać dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Tymczasem pani Lipowicz rzekła, że te zabiegi Ministerstwa Edukacji wokół dzieci są z konstytucją zgodne. No, rodzice wprawdzie mają, że tak powiem, takie prawo, ale to jest prawo jak gdyby drugiej kategorii, bo dzieci przede wszystkim są państwowe. Taka jest konsekwencja państwowego monopolu edukacyjnego, który przez wielu ludzi w Polsce jest uważany za dobrodziejstwo. Ale warto się nad tym zastanowić, proszę Państwa, dlatego że jak Czesław Miłosz powiedział, wariat na swobodzie największą klęską jest w przyrodzie. To święte słowa. A cóż dopiero wariat, który jest ministrem edukacji.
no to przecież on może zdemoralizować całe pokolenia. Zresztą właśnie to się dokonuje na naszych oczach. I proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy tak onieśmieleni, że nawet nie protestujemy przeciwko temu. Dlaczego zostaliśmy tak onieśmieleni? Dlatego, że przyswoiliśmy sobie język rewolucjonistów. Przyswoiliśmy sobie język rewolucjonistów, którzy narzucili nam takie, że tolerancja jest dobra, nietolerancja jest zła. Na przykład. Tyle tylko, że no widać teraz, co to naprawdę znaczy. Kiedy no, chwalebny pluralizm, tolerancja oznacza dopuszczenie do dyskursu, do udziału w dyskursie publicznym poglądów, które mi się nie podobają, prawda? Tymczasem, kiedy 3000 lekarzy katolickich podpisało deklarację wiary, skorzystali ze swoich konstytucyjnych uprawnień, a nawet nie, jakby nie było konstytucji, naturalnych uprawnień do tego, żeby postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami, no to cały salon, to wszystko, to całe postępactwo jednym głosem zawyło z oburzenia, że oto przecież jakie tam sumienie? Jakżeś w las między wrony, to masz krakać jak one. Można być tolerancyjnym, ale tylko na naszych warunkach, a nie na waszych. No? Widzimy, jak ten spod płaszcza Konrada wyglądają ubeckie cholewy. Od razu widać, jak spod płaszcza Konrada wyglądają te wyglansowane ubeckie cholewy. Proszę Państwa... Przepraszam, czy można troszkę ściszyć mikrofon, bo są sprzężenia takie. Tam, no, czy ktoś mógłby... Nie wiem, jak to się robi. Czerwone pokrętło, takie delikatnie, to że... Wzmocnienie. A, tutaj, tak? No to proszę bardzo. Troszkę. Dziękuję bardzo. Ja się słyszę, a to chodzi o to, żeby Państwo mieli wygodę. Proszę Państwa, taką propozycją politycznej poprawności, czyli marksizmu kulturowego pod adresem Państwa, jest hasło, znaczy postulat neutralności światopoglądowej państwa. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest oczywista oczywistość, naturalnie, jak rzecz by inaczej, prawda? Tymczasem, kiedy się bliżej przyjrzymy temu postulatowi, to widzimy, że on jest bałamutny. I to nie dlatego, że powiedzmy, może się nie podobać komuś, tylko że państwa neutralnego światopoglądowo nie ma i być nie może. Mówiąc państwo neutralne światopoglądowo, używamy takiej zbitki jak na przykład żonaty kawaler. Nie ma takiego zwierzęcia. Otóż dlaczego? Proszę Państwa, państwo, żeby, jeśli chce być państwem, to nie może zrezygnować ze sprawowania pewnej funkcji. Mianowicie nie może zrezygnować z ustanawiania reguł, czyli z ustanawiania praw. Państwo, które przestaje ustanawiać prawa, zanika jako państwo. To jest cokolwiek, ale już na pewno nie państwo. Państwo musi, chcąc pozostawać państwem, musi zachować zdolność ustanawiania praw. No i wyobraźmy sobie, że mamy ustanowić prawa, no nic nadzwyczajnego, podstawowe prawo, co wolno, czego nie wolno. Kodeks karny. I w tym kodeksie karnym mamy określić nasz stosunek do kradzieży. Na przykład do kradzieży. Mamy dwie możliwości. Możemy zabronić kradzieży pod groźbą kary, no tak jak to współczesne kodeksy karne robią, albo też możemy kradzież zalegalizować, a okradajcie się nawzajem. Wszystko jedno, co zrobimy. Wszystko jedno, co zrobimy. Określając w jakikolwiek sposób nasz, czyli państwa, stosunek do kradzieży, tym samym arbitralnie deklarujemy, jaka etyka obowiązuje na terenie publicznym. Jeśli zabronimy kradzieży pod groźbą kary, no to znaczy, że etyka antyzłodziejska obowiązuje. Jeśli zalegalizujemy kradzież, to znaczy, że obowiązuje na terenie publicznym etyka złodziejska. Nieważne, która etyka obowiązuje, ważne, że to my dekretujemy to arbitralnie. A ponieważ każda etyka
jest zakotwiczona w światopoglądzie, bo etyka odpowiada na pytanie, co jest dobre, a co złe. A światopogląd to uzasadnia, dlaczego kradzież jest dobra albo na przykład zła. To wyjaśnia to światopogląd. Więc jeżeli my dekretujemy arbitralnie, że na terenie publicznym obowiązuje ta i ta etyka, jako podstawa systemu rozwiązań prawnych, to tym samym preferujemy światopogląd, który tę etykę uzasadnia. A więc nie jesteśmy wcale neutralni, bo wszystkie inne światopoglądy odrzucamy. Preferujemy ten jeden, jedyny. A więc nie jesteśmy neutralni. Dlatego nie ma i nie może być państwa neutralnego światopoglądowo. Nie może być. Gdyby to ten postulat potraktować literalnie, no to on miałby charakter antypaństwowy, bo on by zmierzał, realizacja tego postulatu zmierzałaby do likwidacji państwa, bo by go pozbawiałaby, paraliżowałaby państwo w podstawowej jego funkcji, od której zależy dalszy byt tego państwa. No ale widzimy, że środowiska i ludzie forsujący to hasło wcale państwa likwidować nie chcą. To ten postulat jest forsowany w ramach Unii Europejskiej. No i widzimy, że funkcjonariusze Unii Europejskiej wcale państwa nie chcą likwidować. Przeciwnie, rozbudowują je do monstrualnych rozmiarów, anektując co już nowe obszary pod władczą działalność państwa. No to w takim razie musimy postawić pytanie, to o co im chodzi naprawdę? Bo widzimy, że wcale nie chcą państwa likwidować. Naprawdę zatem może im chodzić o jedno. Pod pretekstem neutralności światopoglądowej państwa chcą doprowadzić do wyrugowania etyki chrześcijańskiej jako podstawy systemu prawnego. Jako podstawy systemu prawnego. I wprowadzić w miejsce etyki chrześcijańskiej jako podstawy systemu prawnego demokratyczną etykę sytuacyjną. Bo dobre jest to, co partia dzisiaj uznała za dobre. Jutro może uznać odwrotnie, ale to dzisiaj tak. Jest, taki rozkaz jest. Otóż to jest rzeczywiście propozycja odejścia. I dopiero na tym tle rozumiemy, dlaczego jesteśmy świadkami takiej walki z religią i Kościołem. Dlatego, że państwo totalitarne nie uznaje żadnej władzy poza własną. A więc walczy z władzą rodzicielską, bo to jest władza i w dodatku autonomiczna i pierwotna względem państwowej. Walczy również z władzą religijną, bo to też jest władza i autonomiczna i pierwotna względem państwowej. A państwo totalitarne nie toleruje i nie może tolerować żadnej władzy poza własną. I stąd mamy taką atmosferę wojny kulturowej. Rzeczywiście to jest rewolucja, wkracza, że tak powiem, w widoczną fazę. Proszę Państwa, jednym z narzędzi tej rewolucji jest terror politycznej poprawności. On jest miękki, ale jest. Przybiera formę, przybiera postać mnożenia tematów tabu w dyskursie publicznym. A więc tematów, których albo nie wolno w ogóle poruszać. Poruszanie jakichś tematów uważane za coś niezwykle nieprzyzwoitego. Albo nawet jeśli wolno, to tylko w sposób zatwierdzony. Nie bardzo wiadomo przez kogo, kto ma kompetencje zatwierdzania, że w taki sposób to wolno, a w inny sposób nie wolno. Ale no to każdy z nas może dostarczyć wielu przykładów. W rezultacie dyskurs publiczny staje się z roku na rok niesłychanie zubożony. Może nie wszyscy, ale znacznie coraz większa część społeczeństwa, a to zresztą sprzyja temu państwowy monopol edukacyjny, przemysł rozrywkowy i media, zaczynają ćwierkać z tego samego klucza.
w tej sytuacji dyskurs publiczny coraz bardziej traci sens. Dlatego, że jeśli wszyscy ćwierkają z tego samego klucza, to niczego się nie dowiemy. Dialog przestaje mieć znaczenie. No jeżeli ja ćwierkam z tego samego klucza, co i pani, to pani mi nie powie niczego, czego ja bym nie wiedział i odwrotnie, prawda? Więc właściwie w jakim celu mielibyśmy rozmawiać? Nie ma takiej potrzeby. Jeżeli się mnoży liczba tematów tabu, a mamy z tym do czynienia, na naszych oczach to się robi. I tacy ormowcy politycznej poprawności, jak całe środowisko Gazety Wyborczej i tam stoją na straży tego. Jeżeli mnożą się tematy tabu, to dyskurs publiczny przestaje być autentyczny. Dyskurs publiczny przestaje być autentyczny. I przy pozorach pluralizmu, przy pozorach wolności słowa, właściwie zaczyna pracować na biegu jałowym. I to jest, a w ten sposób, wskutek tego, narody tracą możliwość tworzenia żywej kultury, bo żywa kultura czerpie pożywkę z autentyzmu, z autentyczności. Jeśli autentyczność zanika, to już nie ma pożywki dla tworzenia żywej kultury. Całe narody tracą możliwość tworzenia żywej kultury. A więc cel rewolucji komunistycznej, mianowicie przerobienia normalnych, kulturalnych Europejczyków na ludzi sowieckich, na ludzi bez właściwości, nie jest taki oddalony. To się już na naszych oczach dzieje. I dlatego musimy sobie zdawać sprawę, że w tej chwili pod takim głównym polem tej rewolucyjnej batalii jest ludzka świadomość, jest sfera kultury. I albo ulegniemy, albo nie ulegniemy. Albo obronimy cywilizację łacińską, albo jej nie obronimy. I zostaniemy zepchnięci, że tak powiem, po równi, po chybej, do barbarii. No, albo do, jeżeli cywilizacja łacińska zatraci zdolność oporu, zostanie ujarzmiona przez cywilizację niższą, to już widać ją na horyzoncie. Widać ją na horyzoncie. To nie są takie odległe perspektywy. Proszę Państwa, jest taka książka, polecam przy okazji tego autora francuskiego, pisarza starszego pokolenia, Jeana, on jeszcze żyje, Jean Raspail. Jean Raspail, dwie książki, przynajmniej ja wiem o dwóch, ukazały się w polskim tłumaczeniu. Pierwsza to jest Obóz Świętych. Treścią tej książki, to jest powieść. Treścią tej powieści jest rozpad Europy, rozpad Europy całkowity, który się dokonuje na wieść, że z Azji płynie do Europy flotylla, ogromna flota takich bidaków tamtejszych, którzy nie żywią nawet żadnych agresywnych zamiarów wobec Europy, nic jej nie chcą, tylko chcą tu dopłynąć. I na wieść o tym, że ta flota się zbliża, powiadam, bez żadnych, Europa się rozpada. Europa się rozpada kulturowo, cywilizacyjnie, po prostu się atomizuje. Staje się, społeczności, narody europejskie stają się masą pozbawioną właściwości. Przerażająca, ale być może, że prorocza wizja. On to napisał już dawno, ale to najwyraźniej proroctwa go wspierały. Co prawda ta inwazja nie jest taka całkiem pokojowa i taka właściwie bezsilna, tak jak on ją przedstawia, bo to widzimy agresywny islam, to wcale nie żartuje. Tam, gdzie zdobywa przewagę, tam się domaga wprowadzenia szariatu do prawa państwowego, prawda, jako prawa obowiązującego. Jesteśmy świadkami batalii o przetrwanie cywilizacji. I dlatego, ponieważ to dotyczy całej Europy, to nie jest Polska, akurat nie jest specjalnie wybrane jako tutaj jakiś eksperymentalny poletko. To dotyczy całej Europy, a nawet i nie tylko Europy, całego świata zachodniego.
to musimy współpracować z innymi narodami świata zachodniego, żeby cywilizację łacińską ocalić. Ponieważ walka, rewolucja komunistyczna według tej nowej strategii odbywa się w skali całego świata zachodniego, to kontrrewolucja też się musi odbywać w skali całego świata zachodniego. No i z taką oto sytuacją mamy do czynienia. Także nie tylko proletariusze wszystkich krajów, włączcie się, ale kontrrewolucjoniści wszystkich krajów, włączcie się. Dziękuję bardzo. No i teraz, zgodnie z zapowiedzią, druga faza naszej rozmowy. Bardzo proszę.